Siema tutaj, ja zapraszam was na kolejny odcinek serii The Binding of Isaac Afterbirth. A dzisiaj czas na Grid Mode. Kim by tu zagrać? O, widzę kilkoma postaciami. A może Maggie by tak ukończyć? Nie wiem. No bo z dużą częścią postaci już jest ukończony. No dobra. Spróbujmy Samsonem. Nie to wziąłem chyba, prawda? Nie to. Dobra, nie. Chciałem Grid Mode'a. Chciałem Grid Mode'a. Zawsze zapominam przełączyć. Okej. Okay. Let's go. Curse of the Blind. Nie fajnie. Bardzo nie fajnie. No ale dobra, spróbujemy. Mamy dwie karty. No i poza tym nie wiem, co tam jest. O proszę, jak pięknie Dime wyleciał nam na samym początku. Do Curse Roomu oczywiście zajrzymy. Nope, 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 nic ciekawego. Wracaj. Nic ciekawego. Dobra, na pewno kupimy klucz zaraz. Chociaż już teraz mogę właśnie. Już teraz mogę. Nawet dwa kupić. No i dobra, to już mamy z głowy. Co tu mamy? Spoonbender, homing shots. Okej, okay, to jest fajne. Nie najgorsze przedmioty na start. Nie będę narzekał. Lecimy. Zaczynajmy. Dobra, nie fajnie, za dużo ich trochę. Dobra, załatwmy tych gorszych. Tych, którzy mogą nas trafić, właśnie. Niestety nie trafił. Ale to nic. Nie musimy się o to martwić. O kurde. Zaczyna się robić nieciekawie. Muszę zniszczyć te kokony szybko. O kurde. I przez przypadek wpadłem na przycisk. Ale może to i dobrze. Może to i dobrze. Najpierw sobie zniszczę wszystkich i potem to dokończę. Dobra, teraz to dokończę. Może i dobrze. Przynajmniej mogę wyczyścić wszystkich przez ten czas. Dobra. Teraz już na luzie. No i okej. Okay. Nie powinno być większych problemów. Dobrze, że ten damage się stakuje, jak dostaje obrażenia. To jest akurat fajne. Dosyć przyjemne. Dobra, trzeba niszczyć jego głowę szybko, żeby pająki nie wypełzły. Nice. No i dobra. Kto teraz? O Jezus, czemu Hound? Why? Jak szybko zginą te duszki? Po czterech uderzeniach. No to dobra, jeszcze przeżyję. Jeszcze jakoś dam radę. Mam nadzieję. Dobra. Czy super falę brać od razu? Nie wiem. Może za chwilę. Wezmę sobie to zdrowie. I w sumie jeszcze jedno. I teraz spróbuję. Nie kupuję nic na tym poziomie. Nie jestem pewny, czy trafię coś dobrego. Co za pech. Akurat trafił mnie dużą łzą, która zadaje całe serce obrażeń. Co za pech. No ale nieważne. Zobaczymy, co trafimy w Devil Roomie. W przeciwieństwie do Blue Baby będę mógł coś kupić. No i teraz mamy problem. Może wezmę to za jedno serce. To też wezmę jednak.
Mało w The Void, okej, okay, nie jest tak źle. Demycza plus tarcza. Musiałem to wziąć, po prostu musiałem. Może będę tego żałował, ale trudno. Trudno. Jak puszczamy przycisk po strzelaniu 3 sekundy, dostajemy taką oto fajną tarczę. I gdy taką tarczą kogoś zabijemy, możemy chyba dostać Blackhearta z tego przeciwnika. O ile mi się nie myli, z innym przedmiotem. Chociaż inny przedmiot też tak może, ale nie wiem, czy ten też czasami tak nie potrafi. Maw of the Void. Nie jestem pewien. Co ja tam wziąłem w ogóle? A, dobra, Skorpion. Nawet nie przypatrzyłem się. Okej. Okay. Squeezy, to zdecydowanie. Kurde, potrzebuję bomby. Wejdę tu, zaryzykuję. No, dobra. Zauważyłem, że dla mnie te curse roomy w grid mode praktycznie nigdy nie są dobre. Mógłbym wziąć ten trikend, który daje knockback, ale myślę, że i bez tego bym sobie poradził. Na pewno kupię klucz już na przyszłość. No i zaczynajmy, mam nadzieję, że nie zginę. Ale szczerze mówiąc nie powinienem. No, ta tarcza jest fajna nawet, muszę przyznać. Niezła. Ciekawe, czy blackhearty wypadają. Czy w tym przedmiocie nie. O Jezu, sam się zraniłem. Brawo. Brawo. No na razie nie widzę. Ale ta tarcza jest świetna, kurde. Genialna. A, wypadają jednak. O, jest. Pierwszy raz korzystam z tego przedmiotu, tak poza tym mało w The Void. Wiem, że on daje damage up i tą tarczę właśnie. I poza tym chyba jeszcze coś. Jakiś plus do innej statystyki, ale nie pamiętam. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale kurde, ten przedmiot jest genialny. Po prostu nie wiedziałem, że ta tarcza będzie robić aż tyle obrażeń. Naprawdę sporo. Genialna. Naprawdę świetna, prawie jak Brimstone. Dobra. Co tutaj było w sklepie? Coś ciekawego? Nie wydaje mi się. Przerolujmy. Okej, to jest spoko, bo mogę zrobić tak. A speeda mam dosyć dużego, więc spoko. No i nice, tam jest head. I to chyba tyle, tutaj nie chcę już nic robić. Bym rozwalił też te grzyby, ale trochę się boję, szczerze mówiąc, tą techniką Thunder Tikes. Trochę się boję. Okej, co my tu mamy? No, to już na pewno wiem, co kupuję. Na pewno chcę to. I wychodzimy. I okej, na razie jest dobrze. No proszę, specjalny kamień tu jakiś był. Okej. No i dobra. Na chwilkę wrócę. Zniszczę tych i od razu sobie kupię klucz. A kurde, niestety, nie tym razem. No nie tym razem. Dobra, idziemy dalej. Muszę przyznać, że na razie jest przyzwoicie. Naprawdę przyzwoicie. Zobaczymy, co dalej nas czeka. Doktor Fetus, o kurde. Nie wiem, czy ja to chcę, nie bardzo, szczerze mówiąc, chcę doktora Fetusa. Oj, nie bardzo cię chcę, doktorze Fetusie. Sorry, ale nie, nie wezmę go. Nie tym razem, po prostu nie. Dobra, na razie nie wchodzę do curse roomu. Wow, nice. To jest dobre Tamis Head, to jest dobre Tamis Head. Bardzo przyjemne. Dobra, widziałem, że skoczyłeś. Spokojnie, widziałem wszystko. Nice, dobry Tamis Head. Się trafiło. Chociaż dobrze było, jakbym tym też pozabijał innych. Tym mało w The Void. Okej. Tych sobie szybko zabijmy i tu sobie odpalę to. Dobra. Okej, to teraz. Oj, uciekajmy szybko. Serty trzeba załatwić najpierw.
I teraz ciebie. Spoko, mam przeszywające strzały, jak ja to nazywam, a nie penetrujące. Ja to nazywam przeszywające. Oj, nope. Nope. Nie tym razem. O, myślałem, że mam serce dla kurde. To było dziwne. O, proszę, tu mamy serce jakieś. Relax. No dobra. Wylecą jakieś końsy z tych kup? Jeden tylko. A, lepsze to niż nic. Okej, no tutaj nic nie chcę. Wejdźmy sobie tu. Bo tu nie byłem chyba. Kurde, no nie mam bomby jak na złość. No ja pierdzielę, tak tego nie zniszczę, nie. Jezus Maria. No jak na złość. No tu są niby, ale... O Jezus, Juas. Twój mózg czasami po prostu nie pracuje tak jak należy. Warto było jednak. Twój mózg czasami nie pracuje tak jak należy. Zapominam po prostu jakie mam przedmioty czasami. Zapominam o moich możliwościach, co ja potrafię zrobić. Czy ja mogę tych zniszczyć? Nope, nie tym razem. Chociaż nie mam bomby. Ale przysięgam, jak znowu będę potrzebował bomby, to będę troszeczkę zły. Dobra, idziemy dalej. Rany. Kompletnie zapomniałem, że kupiłem Thunder Tykes. Okej. The Womb. Let's go. Na razie idzie dobrze. Little Steven. No dobra, za bardzo mi nie pomoże. Ale niech będzie. Box. Co mi dasz? Two of Hearts to mi nie pomoże. Ale Range Up jest spoko. Okej, co my tu mamy? Syntol na pewno wezmę. To zniszczę. Nie potrzebuję tego. U, Jezus, prawie wszedłem w to. W ten kamień z bombą, prawie wszedłem. Aż mi ciśnienie podskoczyło, rany. Dobra. Nic nie zyskam, ale warto było zajrzeć. Dobra. Nice. Ja chcę po prostu mało w The Void użyć, dlatego od razu nie używam. Tam is head. No, właśnie po to. Właśnie po to. Nice. Nice, kurczę. Pięknie. Wszyscy giną. Sekunda. Okej, z tobą już walczyłem. Pamiętam nawet. Dobra. Kto tam monstro się czerwony pojawił, o ile dobrze widziałem? Tak, dobrze widziałem. O kurde, zranił mnie nawet. No proszę. Bez kitu to jest mocne. Naprawdę mocniejsze niż myślałem. Nigdy wcześniej tego nie używałem. Ojej, niedobrze. Zabij tego jednego. A nie, oni nie stawiają kół. Tylko serce, tak? No dobra, lepiej dla mnie. Lepiej dla mnie. Dobra, i co my tu mamy? No, na pewno wezmę to. Ale czy chcę resztę? Raczej nie. Chociaż Rotten Baby był spoko, no ale nie tym razem. Czy trafię? O, to jest dobra, to jest dobra. Kidney Stone. Czy tutaj będzie widać ten efekt? Nie wiem. On powoduje... Zwiększa nam jakieś statystyki, nie pamiętam. Czy tam zmniejsza? Nie pamiętam, ale to nie jest najważniejsze. On powoduje to, że... Co jakiś czas, gdy strzelamy nagle, będziemy mogli strzelać nieprawdopodobnie szybko. I jeszcze wylatuje ten Kidney Stone tytułowy. W tych wszystkich strzałach, zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że to będzie działać. Mam ogromne nadzieje. To daj HP up, ale nie chcę. O, nice. Jednak dostałem, spoko. W sumie to też chcę.
O, widzieliście? Po prostu w pewnym momencie nasza postać się zatrzymuje i nie strzela i wtedy musimy puścić chyba przycisk strzału. I wypuszczamy tą wielką falę łez. Tylko to działa czasami chyba, tak? Chyba tak. Czasami. Ale to jest dobry item. Kurde, dobra, wypadło serce. Nieważne, nikt nie widział. Okej. Na razie jest bardzo dobrze. Niesamowicie wręcz. Już? Dobra. O proszę, jeszcze tutaj Soul Heart wypadł. W sumie to nie wiem, co zniszczyło. O, jest Kidney Stone. A, to duże, to widać, dobra. Okej. Na samym początku chyba wylatuje. Ale niezbyt często się uruchamia. Ale mimo wszystko. Dla mnie wystarczy. Okej. Dam radę. Panowie się pojawili we dwójkę, spoko. Nic trudnego. Jest Kidney Stone. Jest moc. Dobra, i Krampus. I na koniec Krampus. Dobra, na szczęście Lamp of Call nam dał. Okej, w takim razie idziemy naprzód, no bo nie ma co tutaj siedzieć już. Dokładnie tak. Tu już nawet nie muszę kluczy mieć. Bardzo dobrze. Zniszczę to wszystko, może będzie na przykład Retro Treasure Room. Dobra, Kidney Stone. Zniszczę was wszystkich. Sporo was. O mój Boże. Czemu ja nie użyłem mało w The Void? Tylko na kilku. I dostałem już dwa black karty. Okej, Roll Lever, to jest ciekawe. Ale szczerze mówiąc, na razie nie muszę tego brać. Znowu cholerna bomba jest potrzebna. Zaraz się zdenerwuję. Rany. Przecież bym miał Kidney Stone znowu, bo nie mogę strzelać. A nie, teraz mogę. Chyba musiałem to szybko wykorzystać, bo zniknęło. Pewnie tak. Chyba tak. Prawdopodobnie tak. Dobra, ręce zaraz spadną. O, te ręce zawsze mnie trafiają. Tylko ściasne, zawsze. Przysięgam po prostu. Dobra. Nice. Trochę zdrowia straciłem, niestety. Serio? Dwa razy ta sama fala? Nie no, tutaj jest jeden tylko. Conquest. Te czaszki latają. Dawaj go! Kidney Stone, dobrze. Jeszcze nawet nie trafił. Dobra, jeszcze jeden gdzieś. Mi się pojawi na twarz pewnie, wyskoczy. Nie tym razem. Dobrze. Okej. Okay. Ile mam przedmiotów Gapiego? Chyba żadnego nie zebrałem. No chyba tak, ani jednego. Czy ja chcę Gimpiego? No dobra, wezmę cię. Wezmę cię. I ciebie też. No i to chyba na tyle by było. Raczej tak. Idziemy na bossa, to już Ultra Grid, tak? Szybko. Dosyć. Dosyć szybko, nie powiem. A może to działa jak nie strzelam przez 3 sekundy? Kidney Stone? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, naprawdę. O Jezu, jeszcze zdążył mnie trafić. Ale lipa. No i okej, zaczynajmy. Let's go.
Aha, teraz mi się ładuje, coś widzę. Nice. Załatwmy Ultra Grida. Teraz przynajmniej nie muszę się bać o te małe gridy, bo mam dosyć fajne strzały. Mogę ich załatwić przy okazji. Jezus Maria, wszystko wybuchło. Jezus Maria. No dawaj. Pokaż, co potrafisz. O, te klucze mnie nie ranią. Tak a propos, bo ich nie dotknę. Zawsze myślałem, że mnie ranią. Wygląda na to, że nie. Dobrze wiedzieć. Kurde, ale on nie może pokonać. Nie ma wcale takich potężnych strzał, jak myślałem. Serio? Wow, on mnie naprawdę może zabić. Chyba, że Gimpy będzie się uruchamiał. Wiecie, co mogę zrobić? Mam genialny pomysł, tylko on musi klucze wystawić. Mam genialny pomysł po prostu. Jeżeli on wystawi... To jest niezły pomysł. Musi on klucze wystawić. Czekajcie. To by było dobre. Spróbuję użyć mało w The Void na tych wszystkich minionkach jego. Może dostanę dużo Black Heartu. Bo to może zadziałać. A dobra, widzę co jakiś czas Isaac przestaje strzelać i wtedy muszę naładować właśnie Kidney Stone. Przez jakieś 3 sekundy to się ładuje i mogę strzelić. Niech zespanuje te klucze, spróbuję tej strategii. To wydaje się niegłupie. Szczerze mówiąc, naprawdę. Spróbuję zaraz tego zrobić. Dobra, są klucze. Spróbuję to zrobić, czekajcie, nie rozwalę tych kluczy. Kurde, moje klucze. Znaczy, moje strzały rozwaliły, Jezus Maria. Moje strzały rozwaliły te klucze, ale lipa. Mam samonaprowadzające. Lipa. No dobra, chyba przeżyję, tak naprawdę. Gimpy mi trochę dał zdrowia. Ale chcę spróbować tej sztuczki, naprawdę. Kurde, znowu nie trafił. Chyba już nie spróbuję, coś mi się wydaje. Chyba nie. Chyba nie. Oho, Kidney Stone się naładował. Dobra, nice. Nice, fajne to jest. Dobra, to już wygramy. Znowu. Kurde, no raz jak chcę, żeby te klucze zespawnowały, to nie spawnuje. Nieważne. Giniesz. Dokładnie tak. Lusty Blood. O, Jezu. Ten dobry przedmiocik. Który powoduje, że damage nam wzrasta za każdym razem, jak zabijemy potwora. Zajebista. Okej, wpłacamy. Zaraz chyba coś odblokuje, tak naprawdę. Znowu. Tak mi się wydaje. Chyba tak. Ej, jak tak teraz patrzę, to wpłacenie 1000, bo tyle trzeba wpłacić, żeby odblokować ostatnią rzecz. Nie jest aż takie trudne. Naprawdę nie jest. Dobra. O, jak mogła się zaciąć przy zerowych szansach? Przecież pisze zerowe szanse. Dobra, nieważne, nie wiem. Jakim cudem się zacięła, ale to nieważne. Udało nam się ukończyć. Ile jeszcze grid modów? Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko czterema postaciami. Wiecie co, to w kolejnym odcinku zagramy jeszcze jeden grid mode, żeby to troszeczkę przyspieszyć, a jak na razie to było na tyle. Siema!